Jestem! Hej! Cześć! Witam wszystkich serdecznie. Miałem sen, że doszło do rozstania, nie? Ale to tylko sen. Spokojnie, to tylko sen. A już byłem taki zadowolony, nie? Przestańcie mi składać życzenia z okazji tłustego czwartku, bo już mam DM zajebane życzeniami. To nie są moje urodziny, ani moje imieniny, gości. To nie jest moje święto. To, że troszeczkę mam, no z dwie fałdki więcej niż miałem rok temu, to nie znaczy, że jestem tłusty, stary. I po prostu to jest pancerz na zimę. Już niedługo to zrzucam. Oho, Maja mi napisała. Rano byłam, ja ci zostawiłem pączka na blacie. Co kurwa? Ty zobacz to! O kurwa! Zobacz, napisała miłego dnia. A przecież my się pokłóciliśmy, to ona nie pamięta? Jak ona mi rano wyjebała normalnie z piąchy, stary. To ona nie pamięta tego? Dobra, test pączka, to będzie pierwszy. Uwaga. O kurwa! O stary! Zielone! Ej, jakie kurwa dobre! Ja pierdolę, jakie to jest dobre, ty! No przysięgam ci, kurwa! Stary, jakie to jest dobre z tym pistaciem! To było takie coś, ona mi wyjebała z piąchy, bo ja nie chciałem puścić kołdry, którą mi odkrywała, bo nie chciałem z nią rozmawiać. No i ona, wciągnąłem ją w parter, za rękę wziąłem, wciągnąłem ją w parter i od razu szybka balacha z gardy, no nie? Balacha z gardy, no i czekałem aż odklepie. No wiadomo, że tam kilka ciosów wleciało, podobno nos złamany, ale powiedziałem, że tylko pójdziesz na obdukcję, tylko kurwa pójdziesz na obdukcję. No i niebieskie, bo było się bez niebieskiej karty, więc zgitnie. Ja pierdolę. Obrażona jak nie wiem, kurwa stary. Chłopaki, dzisiaj jest taki wkurw na mnie, że to jest szok. Ja nie wiem, jak ją potraktowałem. Za co? Bo jej wczoraj nie zrobiłem leku, Gripexa. Bo nie, ja mówię, że nie ma Gripexa. Ona mówi, zrób mi Gripex. Ja mówię, kurwa nie ma, co mam cię wyczarować? Zrób mi Gripex. No nie ma. No ja nie zrozumiem, nie? Co ja mam zbudować, kurwa, ten Gripex, skraftować go, bo nie czaję. Kiosi. Hej. Ja. Ej, Azdus. Co? Jak my to robimy? Robimy to tak. Robimy pączki. No, a ile? Na dwór. Co? Ile pączków? No wydaje mi się, że co najmniej 3 noty, żebyśmy zebrali, żeby co najmniej 3 oceny były. Ja, co? Myszko? Dzięki. Kotku. Chcę ci tylko powiedzieć jedną rzecz. Maja pracowała 2 lata w cukierni. A ja u Kesslerowej na zmywaku, a Aga była tam... Ale poważnie mówię, Maja pracowała 2 lata w cukierni. No. Od 16 tylko roku. Tylko wiem, że Maja nie jest magikiem i że ciasto musi wyrastać jeszcze 40 minut. Ale ona wszystko wie. Dobra, pa. Nara. No nie wierzę, że pracowałeś 2 lata w cukierni. Nie. Ja też nie wierzę. Masz gówna trochę, gówienka? No, na kiblu zostało z mojego srania porannego. Ej, ale po co mówisz o takich rzeczach? Albo kupimy gotowe ciasto, no przecież, ej. Myślisz, makro, że to będzie dobre? W makro powinno być na pewno. No, na pewno będzie lepsze niż Azdusa pączki. No przecież Azdus zagom jeszcze. Jak oni mają oboje dwie lewe ręce. To jest knur. Knur. No. I ona rano wstaje, zamiast ziewać, to ona... Naprawdę. Ja mam przygotowane marchewki z lewej strony łóżka na szafce, żeby jej po prostu już to dać z rana, nie? Żeby zatkała na chwilę chociaż buzię, nie? A wiesz co, na takich skrzyżowaniach ma pierwszeństwo? Ale że o co ci chodzi? No na takich skrzyżowaniach bez oznakowania. Ten, to... No są te znaki. Jak ktoś ma ten... Ale bez znaków, jak jest? Jak bez znaków? Jak to? No jakie skrzyżowanie bez znaków? To ten, kto jedzie... No musi być chyba jakieś oznakowanie. No skrzyżowanie... Czy ten, co jedzie prosto, czy w prawo? Nie, skrzyżowanie równorzędne jak jest. Dobra, nieważne, nieważne. No a kto? A ty nie masz prawa jazdy w sumie, mam. Ty nie... A. Nie rób ze mnie debilki. Ale ja nie robię! Ja nie robię. Jest zasada prawej ręki, nie? Dobra, weź już, bo ty się ze mnie naśmiewasz. No nie naśmiewam się, no!
Przecież nie śmiałbym się z ciebie naśmiewać, tylko pytanie zadałem, no. Ej, czy ja kuśtykam? Ale poważnie, kuśtykam czy nie? Bo ja czuję, jak mi biodro chodzi. Ty tak w ogóle śmiesznie chodzisz, jakbyś miał jakąś wadę. No. Sradę, nie wadę. Nie zrobiłem dy... Ej, ja nie wiem, czy to jest trudne pytanie, tak szczerze? Ale nie, po prostu, po co to robisz? Po co to robisz? Zadałem pytanie z ciekawości. Robisz ze mnie... Dobra, nigdy w życiu ci już nie zadam pytania. No nie, to nie zadawaj. No to ci nie rozmawiajmy, najlepiej nie rozmawiaj. Ja mogę się poświęcić, ale tego nie robię, bo nie chcę, żeby ci było. Dobra, to ja już... No to nie rozmawiajmy. Grajmy w kurwa w ciszę na morzu i ciszę w kościele. Ty nawet nie umiesz podziękować za pączka. Nawet nie usłyszałam słowa dziękuję, nie umiesz takich słów mówić. Nie, po prostu chodzi mi o to, że ty nie doceniasz w ogóle i tylko byś się śmiał. No i tyle. Ale ja doceniam, że pączka mi zostawiłaś, tylko że nie wiedziałem, że to jest twój pączek, myślałem, bo często nam ludzie zostawiają coś pod drzwiami. I kto normalny po kłótni by napisał na pączku miłego dnia? Nie wiem, kto normalny. Ho. Ja pierdolę. Nie chce mi się, chłopak. Już jest, już znam ten stan. Już ona zaraz się popatrzy. Kurwa, ja nie wiem, co mam robić teraz. Odmutuj nas, ale chłopaki, przestańcie już. Ja nie chcę dostać w domu w pierdolu. Nie, nie będzie, nie będzie, nie będzie. Maja? Możesz się odobrazić już? Ale ja nie jestem obrażona, jest mi przykro, ale to jest co innego. Nie jesteś obrażona, tylko jest ci przykro? Tak. Z czyjego powodu? Ogólnie. No, a czyli z czyjego powodu? Nie może być ogólnie. Co, nagle ci się tak zachciało, że nagle sobie stwierdziła, że teraz jest ci przykro? Ale jest mi przykro cały dzień. Cały dzień ci jest przykro? No. A czemu tak? No mów! Po prostu nie będę. Bo jestem chujem? Oła. 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 Już jadę. Nie uderzyła mnie. Dobra, Majo, obiecuję, że ci będę dziękował za... Nie, Franek, nie chodzi o to, ja tylko powiedziałam po prostu sytuację. Nieważne, no żartowałam. Po prostu nie było tematu. Zakończmy to, zróbmy te pączki i rozdajmy je. Ja może opowiem żart? Nie, bo nie zrozumiem. Akurat serio, nie no, żartuję, nie pomyślałem. Chrusta? Nie, jest. Dobra. Kurwa, chłopaki, no ja nie wiem, czy ja serio coś zrobiłem jakiegoś złego. A możesz już się uśmiechnąć, bo to jest stream satyryczno-żartowniczy. Ty już jesteś piękną kobietą. No, piękne to nie wszystko. Co? Piękne to nie wszystko. Ale jakby mi nie zależy na przykład na tym, żeby kobieta była inteligentna. Znaczy kurwa, nie. Ej, dobra, nie wiem, co przesadziłem teraz. Co ci siostry podpowiadają? Nie piszę z siostrą. Tak, z kim? Dobra, dawaj. Trzy łyżki ciepłego mleka. Mamy mleko? Mamy, no, kupiłam. Moja setka, kurwa! Specjalnie to zrobiłaś! Nie no, to jest kurwa najgorsze, normalnie... Ja! Pomału albo nie działa. No ale tak na... No co? Szkło zbędę. Może ja sam to zrobię, Maja? Chcesz sam? No, bo tak, to ja wolę sam robić. A co ja robię? No, jak widzę, że nie masz humoru, no to... Po co ty teraz z kimś piszesz, no? Jak nie chcesz robić, Maja, dobra, idź już do tego pokoju, już ja sobie dam ranę. No dobra, no to co, chcesz robić sam? Nie chce mi się w ogóle już robić tego. No jak chcesz robić sam, no to mogę iść. Oby chciało, żebyś się. Gdzie ty masz ten telefon? A. Maja, trzeci raz mi zabrałaś. Ja też. No to połóż go tu. Nie musisz, Maja, pisać. Bo sobie Ale ja nie pisałam. No dobra. 50 gram? No nie wiem właśnie. Na oko dałaś 50 gram? Tak? Jak ty to obliczyłaś? Nie wiem. Fajną bluzę masz. Aha. Ja ci z komplementem, a nawet bez dziękuję. A
ty dziękujesz? No właśnie, dlatego chciałem sprawdzić, czy ty podziękujesz. Nie. No to chuj. No to za nie będzie dziękowania. Nie, mam nadzieję, że to już teraz. Przecież obliczyłaś dobrze. Na palcach liczyłam. Na palcach policzyłaś? Serio? No. Jak kurwa z 200 gram masła na palcach zrobić 50? Mam swoje sposoby. Przecież nie masz tyle... Ale dobra, na git. I dodać alkohol, wej dwie łyżki spirytusu. Dobra, oczywiście, że dodam. Akurat mam przygotowany spirytus. 70%. Dobra, mieszam. A to się... O. Nie no, git chyba. No dobra. A pomożesz mi później? Tak. Ponczusiu? No, to moje święto. No ja już dostałem wszystkiego najlepszego z 20 razy na Instagramie. Ale ja myślałem, że mam imieniny na początku, nie? A Franciszka nie było, nie? I tak myślę, o co chodzi. Okazało się, że jest tłusty czwartek. Ale ja nie jestem taki gruby. Wiesz, że sześciopak mi dzisiaj wyszedł? To był proroczy sen prawdopodobnie. Serio mi się śniło takie coś. Ale mi się śniło, że z jakiegoś powodu zerwaliśmy. Śniło mi się, że mnie zdradziłaś, nie powiem z kim. Ciekawe z kim. I cię po dupy normalnie klapsy ci dawały. Nie wiem, no my się nie dogodujemy w ogóle. Co? No sama tak stwierdziłaś przed chwilą, machając głową, jak mówiłaś, że na ciebie nie zasługuję. Ja na ciebie nie pomacham głową, po prostu macham głową, bo jestem sama na twoje zachowanie, wiem co gadasz. Kapitak podkreślenie wysłał 8 zł. Ło, kurwa! Michael Jordan! Hello, I'm Michael Jordan! Jeszcze ten śmiech. Hello, I'm Michael Jordan! Widziałeś to? Krzysiu! Człowiek, a wiesz, że ja mam, ja już naprawdę mam odporne stopy na szkło, bo stary, wyobraź sobie, że kiedyś rozbiłem butelkę z sikami, normalnie. No bo wiadomo, każdy z nas sikał. Kiedyś był taki sok, sok Dr. Witt. Doktor Witt. I te soki się wyróżniały pod względem tego, że miały bardzo duży otwór i łatwo było do nich sikać. No bo wiadomo, że nie będę się teraz przechwalał, ale już w młodym wieku mi się kragulec nie mieścił do butelki od Nesty. Tak, 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 tej butelki od Nesty. Właśnie tej butelki od Nesty. No i był doktor Witt, który moja mama kupowała, to się otwierał jak słoik. No i normalnie wiadomo, że no 15-16 lat, no nie, nie, żeby nie budzić rodziców, to po pierwsze. Sikało się do butli, no a że noc trwała nawet do noc, robiłem do 4-5, tata mi nie pozwalał grać tyle, bo jak przychodził to, wyłączę to w tym momencie, wyłączę to! No i szedł internet offline, no nie, nagle najgorsze uczucie na świecie, skin w CS-ie GO leciał mi do góry, nie? I mówię, ja pierdolę, nie. No i pamiętasz, jak ci stary wyłączał netto o godzinie 2, nie? No to, żeby nie obudzić starego, a że ja miałem pokój obok, no to musiałem przejść jakby przez pokój, nie przez pokój, tylko że moi rodzice by mnie usłyszeli na pewno. No to się sikało do doktora Witta. Normalnie stary, runda się zaczynała, ja tak. I wiesz, i biegnę na B, na B. I biegłem sobie normalnie na B. No i miałem 3-4 butelki z takiej jednej nocki, z 3... No nie jednej nocki, no z takich kilku nocek, z jednego tygodnia, z 3-4 butelki miałem doktora Witta, 1,5-litrowego. No i wyobraź sobie, że zdarzyło się kiedyś tak, że po prostu uderzyłem z całej siły nogą, bo nie zauważyłem, że położyłem obok komputera. No i rozbiła mi się butelka doktor Witt, no nie? No i pamiętam, że wbił mi się, mam dziurę do dzisiaj stopy jak coś, serio, mam normalnie dziurę w środku stopy, serio, mam dziurę w środku stopy. Nie pokażę ci, bo teraz akurat... stopa moja, po pierwsze nie pokażę ci stopa, po drugie nie jest najlepszej jakości, że tak powiem. Serio, mam, może się zapytać kogoś, kto widział mówiąc. Mam dziurę w środku stopy, znaczy taką małą dziurkę, nie? Bohaterka się ciągle śmieje, że mam ręce jak dinozaur. To prawda, kurwa? Że mam palce jak dinozaur. Co to jest? Jest tak ma być? Patrzysz? Mhm. No czy to nie jest zajebisty, czy to nie jest kurwa patent? Dobra, mam dwa pączki zrobione. Dobra, wsadzam to. Nie, on nawet nie bulgocze, Maja. Jak już? Test. Au! Dobra, działa chyba już. Ryzykuję.
2-3 minuty na stronę. Dobra, licz. Raz, dwa. Dobra, przewrócę już. O kurwa, spalił się. I wygląda jak kotlet mielony. O ja pierdolę. Znowu na mnie wyszło. Ej, dobra, ale będzie dobry na pewno, spokojnie. To się po prostu nie skupię. Dobra. Zaufam ci. Wygląda jak gówno. Spróbujesz ze mną? No. Dobra. Słyszymy go z oleju trochę. Ej, będzie dojebany. I po prostu go tak, w taki sposób się poda. Nie machaj tą łyżką, bo zaraz nas oparzysz. Powiem, że są pączki jakieś innowacyjne. Patrz na to. Patrz na to. I co, czemu ci się kurwa nie wylewa? Mówiłem, że jest surowe w środku! Oh fuck. Uważaj. Mówiłem, że jest surowe w środku, nie? Wyjmij chociaż czekoladkę i zjedz. Dobra, ale nie od idiot. Ej, ładnie pachnie. Ej, wypływa czekolada. Nie no, jest dobry, na pewno jest dobry. Weź go rozkrój, tak z ciekawości, zobaczymy czy ten się... Zobacz na to, uwaga. Nagraj to ładne, pięknie będzie wyglądało. Ej! Trochę surowy. Testujemy? Ty zobacz, prawie się rozpuściło. Chcesz spróbować? No spróbujemy zaraz. Testuję. Wow! Wow! Kurwa! Spróbuj sobie! To jest pyszne! No serio! Ale serio? No! Wody do tego garka. Dolewamy. No możesz dolać. Czekaj, zobaczy tego jeszcze, czy on będzie dobry w środku. Nie wiem, nie rozumiem, kurwa. No nie rozumiem, no! No nie rozumiem! Ale wali. No jebie spalenizną, trzeba ten olej wywalić stąd. Ej, dobra, pod warunkiem, że nie powiecie, że są gotowe. Mogę zapierdzieleć do Arkadii po gotowe pączki, do jakiegoś tego. Jakoś je, wiesz, rozbełtam, żeby nie było... Dobra, zrobimy tak, ale... Tylko ktoś szepnie! Tylko pytanie, gdzie on jest, czy on jest... Maja, ja ten do sklepu. Dobra? Nie wpuszczaj tu Azdusa. Dobra? Dobra, idziemy. Biedronka ma piekarnię. Biedronka nie ma piekarni. Co ty pierdolisz, jak ja widziałem gościa z takim kapeluszem kucharskim? Wiem, o co ci chodzi. Śmieszne. Idzie ten Auchan teraz, pytanie. O jebane. Stary, ja nie wiem, czy ja naokoło tego nie przejść nie muszę. Ej, myślicie, że Azdus i Jaga ten? Ja się zastanawiałem. No wiesz co, że ten? Ty, ale myślałem, że te pączki są po 20 groszy. Wiesz, ile kosztował jeden pączek? Nie uwierzysz. Jaka drożyzna. Ty, ale nie kupiłeś przypadkiem pączków z nadzieniem, którego nie masz we domu, Clueless? Mam! A nie wiem, z czym one są. Ja nie wiem, z czym one są. To jest najgorsze. Ale jebie. Dobra. Ale go zrobię w chuja. Dobra, chłopaki, inno to robimy. Ej, co jest, kurwa? Ej, miałeś nie wpuszczać, kur... Ja pierdolę, się przestraszyłem w ogóle. No nie, no nie, no kur... Witam, co tam mówiłem, jest strzał? Nic! Coś generalnie problem jest, bo się nie udały pączki, nie? No już sobie sprawdziłem generalnie. Ale im jakie się udały. Co? Im jakie się udały. Już specjalnie pewnie powiedziałeś, że dobre, a będą niedobre. Ale co w chuja z zechujcie boli, tak? Co ty, żeś to odjebał? Jak to się w ogóle stało? Czemu, nie no, ja zrobiłem dobre pączki. Czemu to jest czarne w garku? Czemu to ma, nie wiem, to ma grubość mojego biceps? Ale nie, bo ja... Co to kurwa jest? O, tu są. Co ty jadasz? Pokaż. Czekaj. O kurwa. Mam dwa. Ty, a jak ty je tak upiekłeś, że one tak są idealnie upieczone? Nie upieczone, tylko osmażyłem, bo było idealnie mało oleju. Ty, i czemu one takie zimne, jak ty smażyłeś je dopiero?
Nie, bo w lodówce były właśnie, dlatego są zimne. A gdzie masz to do nadziewania, że nadziałeś tam? Pokaż mi ten szpikulec, który nadziałeś. No, ja już ci pokazuję. No, no, no. Ale ja ci pokazuję. No. Tym. Zrobiłem dziurkę. Zrobiłem dziurkę i resztę. No patrz, ale zobacz, że dziurka jest idealna, nie? Widzisz? Patrz. O kurde, ale już tam upchnął, nie? A co nam napakowali do środka? Tu jest akurat dżemik. No normalnie, upiekłem do środka nadzienie. Ale w chuja poleciał jak Zorro. No próbuj, powiedz. Ale to jest, no ten. Krzysiek, co się tak chowasz? Którego mogę? A którego chcesz? Dużo marmolady dałem. To nie jest twoje, debilu. No czyje? Ale dobre. Ale to nie jest jego. To jest ich. Ej, Maja, ty naprawdę wierzysz im? No szczerze, Damian mówił, że mega dobre. Ej, że... to nie jest twoje. No na streamie robiliśmy przecież. Ale ty na pewno... Ale pyszne. To co było na wierzchu? Co było na wierzchu? No lukier. Ej, szczerze, no to dobre nawet, nie? No, też mi się upyszły, mega te pączki wyszły. Chcesz kinderka? Nie, jestem pełen. A już wszystkie... Ej, czemu te kinderki są wszystkie zjedzone, Maja? Ale to nie jest zjedzone, Rafael. Ja wiedziałem. Ty chciałeś do pączka nawalić? Jej nie można zostawić, no. Majce nie można zostawiać słodyczy, przysięgam wam. Ona wszystko co jest słodkie, wyżera w jeden dzień, wszystko. A ponoć dieta, nie? No co ty mnie tam tykasz? Ja nie chcę być na tym. Nie. Zobacz, a z Dusa pączek wygrany, zobacz. 1000 złotych jak coś za to dałem, patrz, czekaj. Zobacz jaki chłopie ten. 1000 złotych za takie gówno, nie? No zobacz ile w środku. A co to za gówno? Ile nadzieja w środku, chłopie? Gdzie ty masz pączka z takim nadzieniem? No jak takie, jak gówno kozy smakuje. Takie co kiedyś za dzieciaka się jadło w zoo. Coś karmiło kozy i się zbierało takie gówienka małe śmierdzące. No ale jesteś w takiej obtoczce, żeby ten smak zabić, więc troszeczkę lepsze, nie? Maja się zdenerwowała, zbiła mi soplicę. A jak ktoś mi mówi, że ty ma i na głowie ten. Że ma i na głowę. I że jakiś nie, to pół litra akurat było. To żubrówki. Nie no, Aga dzisiaj nie piła chyba, nie? Nie piła. Brawo, pierwszy dzień! Spirytusu dodawaliśmy do pączków. On ma człowieku żaluzję, normalnie ma żaluzję. Wczoraj bohaterka jak zobaczyła, zastanawialiśmy się, jak ty widzisz w ogóle przez nie, nie? No wiesz, jedziemy sobie na wakacje całą rodzinką, wypchani w pięciu we Fiacie Punto, a przed nami tak... Na motorze jeden błąd i papa. No i tak... Pierdolony dawcanerek tylko słyszę, nie? Przecież ten, dofinansowanie. Nie wiem, czy też w Polsce działa, a że coś tam podpiszesz, że narządy tak, możesz... Tak, że mogą ci zabrać narządy i wtedy dostajesz dofinansowanie na motor chyba. No jakiś ponoć dostajesz, więc to worth jest mega. Ale to w Polsce jest, czy nie jest? No po co ci w sumie nerki po śmierci? No tak. No chyba, żebyś jeszcze dychał ledwo, nie? Co ty pierdolisz, człowieku, co ty gadasz teraz? Przecież po śmierci, co ty, jak ty chcesz żyć po śmierci? Ty, w sensie, że wiesz, że oni przyjeżdżają na miejsce, ci nerki od razu wycinają? Kurwa, co ty w ogóle pierdolisz teraz? Nie no, że jak jeszcze wiesz, że jak 2 dni życia masz na przykład jeszcze. Co ty kurwa gadasz? Że przed śmiercią ci nerki wycną? Co ty w ogóle masz? Ale da się żyć z jedną. Ej, zrobimy! Ja na wstecznym versus twój gol. Nie wiesz, ja wygrałem. Ej, kur, nie ma chuja, nie ma chuja! Ja na wstecznym... Ej, tylko jest jeden problem, że nie mam turbo. Jakbym miał turbo, to bym wygrał na luzie z Frankiem. Jakie turbo? No ja nie mam turbo, właśnie. Ale co to jest turbo? Ja się nie dziwię, że ty nie masz turbo, ty masz najwyżej dziurę w oponie, nie? Kurwa, zapomniałem Beskidu. Co one robią? Wibruje podłoga. Ej, wibruje coś. No? Znaczy mokre łóżko. Ej, co one tam robią? Zęby myją. Albo zęby myją szczoteczką po prostu razem. Musisz potem sprawdzić, czy mokre po prostu łóżko będzie. Maja pokazuje zabawki. Lepiej, żeby nie pokazywała zabawek. Ale się wkurwiłem teraz. Ale się wkurwiłem teraz. No nie będę teraz zgrywał bohatera. Troszeczkę podsłuchałem rozmowy. No, obgadany zostałem w chuj. Ale kiedyś byłeś link. Obgadany zostałem w chuj. I to jeszcze, no ta dyskusja tu trwała już długo. Mów. No generalnie o pieniądze chodzi, nie? Jakieś tam. Ona jeszcze nie wie, że ja wiem. Gruba akcja. No jeszcze nie wiesz, ja wiem. Jeszcze usłyszałem popierdoleni influencerzy. Nie, miał usłyszałem, że mam tak dużo hajsa, no nie wydaje i tak dalej. Obsmarowani. No jestem obsmarowany konkretnie. Ja słyszałem to, co się domyślałem. No każda dziewczyna leci na hajs. Takie są właśnie. Nie no, wkurwiła mnie, nie będę teraz kłamał, no wkurwiła mnie. Ja nie lubię.
być obgadywany, tym bardziej, jeżeli chodzi o pieniądze. Też słyszałem, że nie pasujemy do siebie i tak dalej, no i mam rację, no i ma rację. No i dlatego chłopaki zakończyliśmy przygodę, nie? W tym momencie. Bo ja nie lubię takich kurwa, nie lubię takich rzeczy. Mam nadzieję, że w tym momencie waliza jest pakowana, nie? Bo nie będzie mi się chciało czekać. Dobra, piszę, jeżeli się pakowała z tą bohaterce. Może jedziesz do Meksyku za tydzień? A nie, ty na narty jedziesz. O kurwa. To ja. To se pojechałem. Ale się musisz nakombinować, żeby się wódki napić? Ja nie kombinuję teraz, kurwa. Ja nie kombinuję. O, fajnie, spirytu są w domu, ja. Nie musisz nakombinować. Nie kombinuję, człowieku. Na razie, siema. Pogadałeś się z tym. Tak, sramy się. Sramy się. Pa widzowie, dzięki za pączki dzisiaj. Powrotańca z kamerkiem, ale ja nie mam o czym gadać. W tym momencie nie mam o czym gadać. Ja po prostu czekam, aż ta osoba zabierze swoje rzeczy ode mnie, nie? Dobra, żebyś mi nie pisał. Proszę bardzo. Masz. Idę i powiem, żeby się pakowała. Bo chyba nie wiem, czy nie zrozumiałem. Ja chcę pobyć sam se teraz. No bo przez przypadek, przychodząc, usłyszałem pewne rzeczy. Ale no ty dobrze wiesz, co ja mówię i teraz proszę cię, nie manipuluj mną aktualnie. Bo oglądam gościa, jak robi sobie frytki z mąką. A, zrób to, co ci powiedziałem. A możemy pogadać za tydzień? Nie, nie pogadamy za tydzień, bo to, co ty teraz wymyślasz, to jest po prostu dla mnie, nie wiem, rano jak. Ale ja dobrze, więc ja usłyszałem, no weź, co ty w ogóle teraz mówisz do mnie? No, nie wiem, pogadaj ze mną, bo ty chyba źle usłyszałeś, albo po prostu... Sro gadaj chyba, kurwa, no ja nie wiem, ty sugerujesz, że ja mam, że źle słyszałem? Srextu, bo ci Azus tak powiedział, jak teraz z nim gadałaś. Nie, nic takiego nie usłyszał. On powiedział, że on nie słyszał. Super, ale ja słyszałem, bo on na początku nie miał ucha przy drzwiach. Ale ja już powiedziałem ci coś, proszę cię, posłuchaj mnie raz i zrób to, o co cię prosiłem, dzięki. Ale ja nie przesadzam. Zrób zdurałem sam. No tak, Franek. Zrób zdurałem. Idź z koleżankami, mnie poobgaduj sobie i wróć. Za tydzień sobie porozmawiamy. Sragą. Proszę cię, kobieto, słyszałem to, co mówiłaś, a i tak to było bardzo mało. Dzięki, pozdro. Ale co mówiłam, pozdro. Nie, naprawdę. A możesz zrobić to, o co cię prosiłem? Możesz? Ale proszę cię, żebyś to zrobiła. Ale ja sobie śmieci posprzątam. Co? Ale ja cię nie sprzątam. No, ja. Domyślam się, że mnie nie sprzątasz. Granie na emocjach klasik. No oczywiście, że to robisz. Sranie na stres emocjach. To ja. To jest jakiś żart w ogóle. Ale ja słyszałem to, co słyszałem. Proszę cię, proszę cię, proszę. Proszę cię, proszę cię, proszę cię. Proszę cię. Powiedz, co słyszałeś. Ale dobrze wiesz, co słyszałem. No, nie, nie, no chyba lepiej wiesz, co mówiłaś. No to chodź opowiedz, co mówiłaś. No ale o co ci chodzi? W jakim kontekście? No po kolei. No to oczywiście, że ci powiem. Co mówiłaś o pieniądzach? Że mam tyle kasy, ci nic nie kupuję i tak dalej. Co mówiłaś, pierdoleni influencerzy, jakieś takie rzeczy. Co mówiłaś wcześniej? Ale... Ale ja nie jestem twoją myszką. Słuchaj. Sryszką, kurwa, jestem, a nie myszką. Ja mówiłam o tym, że... Tak, srotym, a co mówiłaś jeszcze wcześniej? O czym? No to sobie przypomnij. Dobra, no nie będziemy o takich... Ale Maja, ja ci coś powiedziałem. Jak mnie trollowali z Rediurem, że... Trollowali z Rediurem, ja dobrze, ja ci Maja... Dobra. Tak? Okay. To proszę cię, żebyś się spakowała. Tak mówiłam o tym, ale nie w tym kontekście, co ty gadasz.
mówiłam o tym, że ja się kupuję prezenty na urodziny na święta, ty po prostu takich rzeczy nie celebrujesz i to jest dla mnie dziwne. Innym razem porozmawiamy, serio. Ale ja naprawdę nie wiem, co ty ma... Ja serio, przysięgam ci, nie wiem, o co ci chodzi. Przysięgam. Mówiłam, że nie chodzi mi o to, żebyś ty wydała na mnie tyle pieniędzy, wystarczy mi jeden mały gest na urodziny, żebym czekoladę dostała i to mi stres. Pieniądze. Tak, nie mówiłam nic więcej. Ale ja słyszałem, Maja, co ty ale mówiłaś. Ale o Boże, ale on jest bogaty, ja jestem nim dla pieniędzy, proszę cię, no. Ale takie rzeczy też mówiłaś, tylko że w innym stylu. Innym, czy ty jesteś normalny? Stylu. Co ty w ogóle mówisz? Nigdy bym w życiu czegoś takiego nie powiedziała człowieku. Srowieku chyba. Ale ja słyszałem, Maja, co mówiłaś. I się powiem szczerze, zdenerwowałem, nie? No dobrze, dobrze, to... Przyniesiesz mi piwo? Daj mi spokój, ale ja wiem, co słyszałem, nawet jak to było wycięte z kontekstu, było bardzo niemiłe z twojej strony, a poza tym mówiłaś, że mnie nigdy nie obgadujesz, ja po czym, kurwa, ja jeszcze w kontekście... No ale z sragą, nie agą, proszę cię, nie kompromituj się. Naprawdę, nie wiem, co ty robisz, jest mi smutno, bo... Ale mi też jest smutno. To ja. Srenia. Powiem ci, że a ty mnie też. Nie, prawie. Mówiąc, że mnie nigdy nie obgadujesz z nikim i tak dalej, to Boże, już sapa. Nie normalna rozmowa. Dobra, normalna rozmowa, jak mówię. To po co kłamiesz? Po co kłamiesz? Nie. Jeszcze kłamiesz, jeszcze na takie rzeczy rozmawiasz. Po co? Wymożę. Że co, że nie jestem trzymanką? Tak powiedziałeś w ogóle. No się zdenerwowałem. A podczas streama mnie obgadywałaś, więc... Głupio z twojej strony, że mnie obgadujesz za plecami. Nie, nie obgadywałam, rozmawiałam normalnie z koleżanką, no dobra, to się rozmowa nazywa, jak o kimś gadasz w sposób negatywny. Ale ja ciebie nie obgadywałam, bo... No ja już wiem, że to będzie zaraz mi dookoła, bo zaraz będzie. Ale ja nie mówię... Dobra, cicho, proszę cię, cicho. Dobrze. Nie wiem, co robić. Drinka se zrobię. Jak nie wiesz co robić, to zrób drinka. Tak mówi stare przysłowie. Nie pij, może co? Jak sobie zrobić? Proszę. Drinka. Chcemy porozmawiać, czy nie pić? Ale ja nie chcę porozmawiać. Obiecałeś, że mnie nigdy nie, że mnie przysięga, mówiła, że mnie nie odgadujesz i tak dalej. Ja i że mnie nigdy nie będziesz odgadywała. Ja cię nie a teraz się do ciebie odgadywałem i dobrze wiesz, co mówiłaś. Ale oczywiście, że wiem, co mówiłam. Nie mówiłam nic złego. Srego. Nie mówiłam nic, czego by mi tobie nie mówiła i czego byś nie wiedział. Ej, możesz mnie pić teraz, proszę, porozmawiasz ze mną? Tato, nie pij, dobra, to ja nie piję. Proszę cię. Dobra, muszę się przygotować do pojedynku. Dobra, trzymaj się tam jeden z drugim. Siema, siema. Pa, idę rozwiązać sprawy, pa. Bo nie ma już nic. Zostawcie suba! No zaczekaj,